Przede wszystkim znowu poniesiem, a przeciąg Factorio, leniwy skurczybyk, tylko trochę jest głośniej, bo... Dobra, robiłem troszkę rzeczy poza nagrywaniem, ponieważ dużo trzeba było zrobić i dużo się wydarzyło. Po pierwsze zniszczyłem tutaj te dwa siedliska obcych, bo już całkiem mocno nas tutaj napastowały. Mam nadzieję, że zostawiłem tutaj wieżyczki wszędzie, więc mam nadzieję, że to wystarczy, żeby nie rozprzestrzeniali się tutaj z powrotem. Po drugie dobudowałem... Tak, zamieniłem przetapialnię miedzi na elektryczną, dobudowałem również jeszcze jedną linię, która w przyszłości będzie linią żelaza, ale póki co jeszcze jej nie potrzebujemy, więc jeszcze jej nie włączałem. Tak, po trzecie, dorobiłem tutaj trochę kopaczy, żeby powykopywać tutaj, co jeszcze mamy, takie te surowce, żeby się nie marnowały. Mamy tutaj trochę żelaza, trochę węgla. Tam, gdzie jedna kopaczka kopie i jedno i drugie podostawałem, podawałem podajniki filtrujące, żeby jedno wywalały na jedną stronę, a drugie na drugą stronę. Tak, ponadto mamy spory problem z węglem. Musiałem tutaj pododawać kopaczy, ponieważ tutaj już się sporo przestało kopać. I mamy spory problem również z energią elektryczną. Zaraz wam pokażę. Okej, teraz trochę przystopowało. Przystopowało przetapianie, mamy pełne pasy. Ale kiedy przetapianie ruszy na maksa, w sumie patrzcie, nadal mamy mniejszą produkcję niż niż pobór. Kiedy przetapianie ruszy na maksa, mamy duży deficyt energii. I potem powoduje to problemy, ponieważ deficyt energii powoduje, że kopacze zaczynają wolniej kopać, mniej węgla idzie do tego pasa, co powoduje, że produkujemy mniej energii i się problem powiększał. W pewnym momencie w ogóle kompletnie mi prawie zabrakło energii, musiałem wziąć kawał węgla i powrzucać go tutaj ręcznie, żeby ruszyła cała fabryka. Więc okej, trochę się działo. Ale dobra, w dzisiejszym odcinku musimy pierwsze zaradzić coś z tym deficytem energii. Przynajmniej to się pojawia, kiedy zaczynamy coś robić. Po drugie, ryba kawalarz dał jeszcze fajny pomysł na zrobienie z mazutem, mianowicie użycie pompy. Pompa to jest coś, co możemy sobie tutaj produkować z paru prostych rzeczy. I tak, i pompę możemy sobie połączyć ze zbiornikiem. O tak, ze zbiornikiem na mazut. I powiemy sobie, że ma ona działać tylko wtedy, kiedy ciecze mazut jest większe niż powiedzmy 500. Tak, a jeszcze musimy ją podłączyć do prądu, ale to nie będzie problem. I wtedy, kiedy tylko wtedy, kiedy będziemy mieli nadmiar mazutu, ta pompa będzie wpompowywać nam mazut do naszego crackingu. Okej, połączę jeszcze tutaj odpowiednio do crackingu mazutu. Na razie widać nie działa. Możemy przetestować, zmienić warunek na powiedzmy 50. O, i widzimy, że działa. Ale potem się zmniejszyło i ten, dobra. Ustawmy na 500. Miał być spory zapas na produkcję smaru. I okej, i to na razie tyle. Jeszcze jedną rzecz, którą chcemy zrobić. Tak, produkcja energii. Dostawiłem tutaj dodatkowy klaster, nazwijmy to, produkcji, ale to jeszcze nam nie wystarcza. Dostawiłem również dwie dodatkowe wirówki, ponieważ mamy całe 9 uranu 235. Potrzebujemy 40, żeby rozpocząć proces coveraxa. Zawsze się mylę. Więc jeszcze troszkę nam to potrwa. Ale potem, jak już uruchomimy ten proces, będziemy mogli się wziąć za właściwą energię atomową. Jeżeli mówiąc o energii atomowej, tak, tego jeszcze nie możemy robić. Czy coś jeszcze potrzebujemy do energii jądrowej? Przetwórstwo paliwa jądrowego, możemy sobie zrobić amunicję uranową, chociaż nie jest nam za bardzo potrzebna. Powiedzmy, że zrobimy to przetwórstwo, chociaż nie, to jest na razie drogie. Dobra, to wiecie co, w takim razie skupmy się bardziej na rzeczach potrzebnych do silosu rakietowego. Czyli potrzebujemy jeszcze szybkostrzelności rakiet i modułów prędkości i produktywności. To może weźmy się najpierw za moduły. I dobra, jeszcze jedna rzecz, zanim zaczniemy robić
Nie, jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, tutaj troszkę brakuje miejsca. To jest, się zaczyna woda. Wodę możemy zasklepiać przy użyciu niwelacyjnego materiału skalnego. Czyli po prostu bierzemy masę skał i możemy za pomocą tego zasklepiać wodę. Więc mógłbym sobie tutaj zrobić trochę więcej miejsca, ale na razie mi się nie chce uruchamiać produkcji czegoś takiego. A przy okazji tutaj mam jeszcze rudę żelaza. Okej, dobra, nieważne. Więc na razie myślę, że dodatkowe klastry energii słonecznej będę stawiał tutaj. Nasza fabryka pójdzie jeszcze troszkę w tą stronę. Więc tutaj chyba będę miał wolne miejsce. Tak, i mamy to również całkiem nieźle bronione, więc nie powinno być problemów z obcymi. Więc dobra, weźmiemy sobie to tutaj mam. Dobra. Okej, powiedzmy, gdzie chcemy, żeby sobie to zacząć budować. Powiedzmy, że gdzieś tutaj. Okej. Powiedzmy, że zbuduję sobie od razu dwa, żeby mieć już troszkę zapasu energii, powiedzmy. Dobra, muszę jeszcze tutaj dobudować jeden roboport, żeby to było w zasięgu oraz słup do niego. Dobra, i za chwilę ruszy produkcja tego. My w tym czasie zrobimy sobie coś takiego jak rozdzielacz priorytetyzujący, nazwijmy to. Tak, produkcja proszę ruszyła. Tak, niestety to troszkę będę musiał przesunąć. Pokażę wam jak zrobić, ponieważ mniej więcej to już ogarnąłem. Mniej więcej. Nie działa to jeszcze idealnie. Ta prosta wersja, którą ja ogarnąłem, ale jakoś działa. Pierwsze potrzebujemy troszkę więcej miejsca. Potrzebujemy jeden odstępu za każdym rozdzielaczem, żeby to zrobić. Dobra. Połączmy to szybko z powrotem. Tak. I teraz chcemy zrobić coś takiego, żebyśmy tutaj mieli pełną linię żelaza mniej więcej cały czas. Okej, roboty. Tak, brakuje nam troszkę robotów, więc pewnie tak poszło cały magazyn na niego z powrotem. Ale dobra, niech się konstruuje to powoli. Chcemy tutaj mieć cały czas. Nie chcemy tylko, żeby połowa pasa tutaj schodziła, chcemy, żeby ten pas był zrobiony cały czas. Więc można to prosto zrobić przy pomocy czerwonych obwodów. I będę potrzebował raz, dwa, trzy, czyli powinno mi starczyć. Raz, tak. Jeden obwód, tutaj drugi obwód. Zauważyliście zapewne, że jak coś łączymy obwodami, to potem zmienia to wygląd. I tak. Pierwsze to musi odczytywać. Te dolne będą odczytywać. I tak. A te górne będą włączać się, jeżeli jakikolwiek sygnał jest większy. A właśnie, to jeszcze muszą być zapodawać stały sygnał. Jeżeli jakikolwiek sygnał jest większy, powiedzmy od 8, większy równy. Chyba 8 to maksymalna przepustowość, jaką daje nam pas żółty. Dobra. Czy to jeszcze dobrze działa? Dobra, może wyjście co, ustawmy to może na 7. Coś nie za bardzo działa w takiej konfiguracji, a mocno nam to spowalnia. Może dlatego, że tu jest zakręt. Może dlatego to nie działa. Okej, tak już lepiej. Tak, tylko problem jest, że to mocno spowalnia przepływ żelaza dalej.
Więc dlatego to jest całkiem trochę średnie. Ale generalnie zawsze będziemy w ten sposób, zawsze będziemy mieli pełen pas na dole. Są jeszcze inne konstrukcje, zapodawali ludzie, żeby nie sczytywać wyjście, tylko wejście. Jeżeli na wejściu jest więcej niż tam powiedzmy 12, to wtedy dopiero włączać ten pas dodatkowy. I to również miałoby sens, ale zajmowałoby więcej miejsca, więc dlatego próbowałem użyć tego. Ale najwidoczniej to nie za bardzo działa. Więc wiecie co? Na razie to powyłączam w takim razie. Staniemy tak, jak działało do tej pory. Później jeszcze poprzeprowadzam różne testy, jak to usprawnić. Na razie tak, jak działało, było w miarę ok. Dobra. To teraz do rzeczy, które mieliśmy robić dzisiaj. Właściwe. Dobra, po pierwsze chcemy podłączyć to żelazo tutaj. Mamy również tutaj dużo żelaza. Ryba kawalarz proponował, żeby zrobić pociąg od tego, ale to pociąg musiałby dużo dalej iść, bo tutaj musimy zrobić gdzieś stację. A na razie myślę, że 500 tysięcy również nam wystarczy. Później zrobię okrężny pociąg, który będzie szedł tutaj aż. Na razie podłączymy pociągiem tą stację. To będzie bardzo krótka trasa, ale przy okazji zobaczycie, jak działają pociągi. Okej, ale żeby zanim to zrobimy, musimy oczyścić cały ten obszar z siedlisk. Więc powiedzmy, myślę, że musimy te co najmniej zniszczyć. I myślę, że te. Okej. Ale zanim to jeszcze musimy sobie rozpocząć produkcję torów. Tego potrzebujemy żelaznego pręta, stalowej płytki oraz kamienia. To jest troszkę irytujące, ponieważ kamień mamy tylko tam. Więc musimy sobie tam dostarczyć żelazo i stal. Również. Okej, 0,5 sek, tak, pół sekundy potrzebujemy jednego żelaznego pręta, jednej stalowej płytki. Okej, myślę, że tutaj jakoś fabryki parę zrobimy. I tutaj sobie podłączymy po prostu. W ten sposób żelazo i stal. Tak, tutaj rozdzielacze jak zwykle. Nie tak, w ten sposób. Dobra. I tutaj jeszcze musimy sobie podłączyć stal. Będzie tak. No i dobra. Mamy żelazo i stal. Moduły prędkości 3. Dobra. No to zbadajmy w takim razie jeszcze moduły produktywności 3. Dobra, coś tutaj nie zakiepściło. Nie, dobra, działa. Przedłużmy sobie tą linią. Będzie całkiem spory zapas, ale co tam. I tutaj sobie poprowadzimy rozgałęzienie kamienia. Myślę, że możemy sobie zrobić w ten sposób bez problemu. I tak. Może myślę, że zrobimy to w ten sposób.
Tak, jeden odstępu. No i dobra, tutaj będziemy produkowali sobie prosty tor. Tutaj będziemy produkowali drewniany drut. Półprodukta. I dobra. My tak, zrobimy tak. Jak dużo kamienia potrzebujesz? No okej, powinno wystarczyć. Okej, dobra, tylko jeszcze to wyrównam, żeby to wyglądało. Dobra, jeszcze prąd. No i dobra, ruszyła produkcja. No to chcemy teraz to już tylko magazynować, powiedzmy. Gdzieś tutaj. Dobra. Zrobiłem taki zapas, że gdybym na przyszłość chciał sobie jeszcze zwiększyć produkcję, to będę miał możliwość. Dobra, pasywna skrzynia zaopatrzeniowa. Jesteśmy w zasięgu, tylko jeszcze prąd trzeba doprowadzić. I voilà. Ograniczmy sobie to gdzieś tyle. Okej, okay. Jeszcze to. Dobra. I voilà. Produkcja ruszyła. Ten jeden nie będzie chyba nadążał. Może zróbmy mu pomoc w takim razie. No i dobra. Co teraz chcemy zrobić? Teraz właśnie pytałem się w poprzednim odcinku, czy chcecie oglądać, jak się nawalam z obcymi. Odpowiedział tylko ryba kawalarz, powiedział, że chcecie. Więc jeżeli opinie są różne, to proszę napisać to w komentarzach, więc póki co będę w takim razie zamierzam nagrywać walki z obcymi. I chcemy, tak jak wspomniałem, posuwać tutaj te wszystkie rzeczy. Dobra. No to po pierwsze, troszkę zapasu amunicji wezmę. A chwilę, jak tutaj produkcja idzie? Rzeczy. Okej, jest zapas piecy, chociaż brakuje nam teraz stali. Ale spoko. A właśnie, jeszcze dobudowałem kolejną linię produkcyjną stali. Więc tutaj się przetapia stal oraz tutaj się przetapia stal. Okej, ale brakuje nam żelaza, żeby w pełni je zasilić. Ta nasza główna kopalnia żelaza mocno się już wyczerpała. Okej, więc to jest problem. Ale produkujemy jeszcze troszkę stali. Jak będziemy mieli więcej z żelaza, to ta linia oraz ta linia przetapiają stal. Ok. Więc w sumie działa wszystko w miarę ok. Poza tym, że brakuje nam żelaza. Dobra, tutaj jest moja skrzynka z cywilnym, a raczej wojskowym zastosowaniem amunicji. No i dobra, biorę czołg, gdzie go zaparkowałem tutaj. Chyba muszę przedłużyć sobie ścieżkę z betonu. Generalnie można wybetonować sobie całą fabrykę i to całkiem fajnie nawet wygląda wtedy, taka wybetonowana fabryka. Okej, okay, wiecie co, muszę wziąć więcej tego. Więcej murów. Okej. Zapasy światła mam. Więc chyba wszystko mam. Dobra. Taka wybetonowana, całkiem wybetonowana fabryka wygląda nawet całkiem ładnie. Problem jest taki, że
beton nie absorbuje zanieczyszczenia. Ponieważ każda kratka terenu ma jakąś naturalną absorpcję zanieczyszczenia. Drzewa absorbują więcej, trawa absorbuje troszkę mniej. Kiedy natomiast wybetonujemy sobie trawę, to ona całkowicie przestaje absorbować zanieczyszczenie. Nie ma to wpływu na to, jak szybko obce ewoluują, ponieważ obce ewoluują na podstawie tego zanieczyszczenia, które wyprodukowaliśmy, a nie na podstawie tego, co oni wchłonęli. Więc nie ma to na to wpływu, ale to zwiększa zasięg rozprzestrzeniania się naszego zanieczyszczenia. Więc jeżeli tutaj pochłaniamy trochę, to tutaj dociera mniej i on mniejszy ma zasięg. Jeżeli natomiast wybetonowalibyśmy sobie całą fabrykę, no to zasięg zanieczyszczenia byłby troszkę większy. Więc jest jeden z powodów, dla których można domyśleć się, czy chcemy coś takiego robić, czy nie. Dobra. Ciemnę sobie jeszcze trochę węgla, żeby mieć na zapas. Dobra, amunicję wrzucę również na zapas. Okej, dobra. Jedziemy się bić. Kazi, jak tam produkcja energii? No teraz tak. Pojemność akumulatorów dalej 0. Pojemność akumulatorów 0. Chwila, czy to nie jest podłączone do głównej sieci? Musi być. Okej, chwila. O nie, okej, dobra, teraz się ładują. No i niestety nadal nasze wszystkie silniki parowe pracują z pełną wydajnością. Nasza produkcja to 31 MW. Tak, obecnie dużo pochłaniają po prostu akumulatory, ale nadal jeszcze nie jesteśmy w stanie zasilić się całkowicie energią słoneczną. Wiecie co, może jeszcze dobuduję tutaj jeden klaster. Powiedzmy tutaj. Okej. Tutaj nie będę już w stanie, ponieważ brakuje mi tutaj terenu. Okej, więc chyba niedługo będę również musiał zacząć produkcję tego wypełniacza. No i generalnie chcę jak najmniej produkować zanieczyszczenia z silników parowych, dlatego w ogóle nie rozbudowywałem produkcji energii z silników parowych. W ogóle zamierzam odejść od nich jak najszybciej się da. A możemy to... Uszkodzonych. Tutaj nas atakują. Okej, zagrywaliśmy ten rój. Dobra. To pobudujmy sobie tutaj ochronę. Tak. Czy to jest w zasięgu roboportu? Chyba nie. Dobra, więc musimy pobudować sobie jakiś dodatkowy. Powiedzmy tutaj. Tak, i wygląda na to, że powoli również będziemy musieli się zajmować tymi obcymi. Tak, nasze zanieczyszczenie już aż tam sięga. Dobra, a wracając tutaj. Dobra, pojedźmy sobie tą może stroną. Będziemy sobie ustawiać słupy i niszczyć wszystko na drodze. To słodko brzmi. Dobra. Siema. Ta. Sterminacja przy pomocy czołgu jest całkiem fajna. Dobra, i zmieniłem też trochę pattern na nasze posterunki graniczne. Ponieważ zazwyczaj używam takiego patternu,
który ma w środku duży słup elektryczny, ale niestety ten duży słup zajmuje dużo miejsca i powoduje, że cały posterunek się rozrasta i korzystamy wtedy więcej z kamiennego muru. Natomiast ten pattern korzysta tylko ze średniego słupu elektrycznego, więc można bardziej upakować. On zajmie tyle samo miejsca, ale ma jedną kratkę odstępu od muru. To jest ważne, ponieważ niektórzy z obcych potrafią atakować na odległość. Znaczy nawet ci gryzący. W każdym razie ci walczący wręcz potrafią atakować na jedną kratkę odległości. Więc jeżeli w takim zestawieniu budujemy mur, który bezpośrednio sąsiaduje z wieżyczką, to oni nadal mogą atakować tą wieżyczkę przez ten mur. Natomiast w takim ustawieniu już nie będą w stanie. Poza tym, tak, więc trochę to lepiej działa. Troszkę gorzej działa, ponieważ główny słup jest poza posterunkiem, ale kiedy obcy widzą obiekty wojskowe, to ignorują słupy, więc nie powinno stanowić takiego problemu. Okej, dobra. Zajmę się również tym państwem. Ciach, 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 ciach. Elegancko. Doprowadźmy tutaj prąd. I powiedzmy kolejny posterunek tutaj postawimy. Mam zwyczaj ustawiać posterunki wszędzie tam, gdzie zniszczyłem jakieś ich siedliska obcych. Ponieważ wtedy można w miarę gęstą siatkę zbudować sobie wieżyczkę, która będzie blokowała obcych. Dobra. Idziemy dalej. To jest parę małych siedlisk. Okej. Prowadźmy sobie może tutaj prąd. Powiedzmy tutaj nie ten schemat tutaj. Postawimy posterunek. Myślę, że dociągniemy tutaj całkowicie do tego zbiornika. Tutaj będzie całkiem spora baza ich. Okej, dobra. Myślę, że postawię sobie tutaj również radar. Okej. Tam amunicja 184, czyli jeszcze spoko. Dobra. W międzyczasie prąd. Niszczymy tą bazę. O, zaczęły się już spełnić duże. Tak, duże atakujące wręcz. Tak, duży kąsacz. Ma całkiem sporo odporności na obrażenia fizyczne. Czy możemy sobie podbuffować jeszcze? Możemy. Nie, nie możemy. A właśnie, a propos rzeczy, które chcemy badać. Silos rakietowy nie możemy. Poza tym, że potrzebujemy zaawansowanych pakietów naukowych, to potrzebujemy jeszcze szybko strzelnąć rakiet, więc weźmy się za to. Dobra. Chyba jeszcze nie powinno ich zagrować. Ale to już ich na pewno zagruje. Dobra. To nam pomoże trochę. Odciąży nas w zabijaniu obcych. Się skupimy na zabijaniu baz. Okej. Wracamy tutaj. To... Tak. Ci duży będą nas denerwować teraz. Aż ciężko ich będzie niszczyć czołgiem. Poza tym, że również posiadają generalnie całkiem sporą odporność na obrażenia. Dobra, wiecie co? Jeszcze jedna rundka. A może jeszcze kilka.
Dobra. Stawię tutaj słup. Powiedzmy tutaj postawimy sobie kolejny sterunek. Tak, zniszczyli mi pewnie parę robotów. Tak, jak roboty w... Jak roboty wylatują, żeby coś budować albo naprawiać, to są wtedy wrażliwe również na ataki obcych. Więc czasami się zdarza, że podczas takich operacji czyszczących stracimy parę robotów. Ale dobra. Nie jest to zbyt duży problem. Rozstawmy teraz te posterunki graniczne jakoś bardziej sensownie. Przeciągnę jeszcze tutaj prąd. Dobra, źle. Dobra, i powiedzmy, że tak. Dobra, to powinno być ok. Prawda, tutaj zaraz pod nosem jest ich siedlisko, ale tak długo jak nie będziemy im robić, smrodu, to nie powinni się na nas sami z siebie zrzucić. Dobra, tutaj jest... Sięga mniej więcej tutaj, więc mniej więcej tutaj chcielibyśmy kolejny postawić. Okej. I powiedzmy, że jeszcze tutaj. Żeby mieć z grubsza pewność, że nie będą przechodzić tędy. Okej. No i dobra, to ta część będzie oczyszczona. Zajmijmy się teraz tą częścią. Myślę, że to również chciałbym te siedliska zniszczyć. Tak, to już trzeba zniszczyć, bo już tam smrodzimy. Okej, tutaj coś jeszcze brakuje. Materiałów brakuje do konstrukcji, okej. Tak, niestety laserowe wieżyczki potrzebują stali. Tak? Dobrze mówię? Gdzie one były? Tak, potrzebują stali. A ponieważ stali nie mamy zbyt dużo ostatnimi czasy, to ich produkcja troszkę spadnie. Ale okej. Tutaj powoli też są dokonstruowane te ogniwa słoneczne, również wyczerpaliśmy ich zapas. Co one potrzebują? Również potrzebują stali. Okej, to jest problem w takim razie. Tak, więc troszkę może jeszcze zająć dokończenie tej konstrukcji. W międzyczasie możemy troszkę przystopować z nauką. Tak, ponieważ kończą się nam również piece do produkcyjnych pakietów. Dobra. Okej, czy w takim razie chcę jeszcze tam lecieć? Czy mam duży zapas działek? Nie mam zbyt dużego zapasu działek. Chyba muszę się ograniczyć jeszcze do zniszczenia tych siedlisk, gdzie nie atakują tutaj. Okej. Czy mamy jakieś działka maszynowe? Nie, kurczę. Okej, dobra. Musimy tam w takim zalecieć i w takim razie polecieć tam i się tym zająć. Ale dobra, kończył mi się czas, więc... W międzyczasie jeszcze poniszczę parę tych siedlisk. Tutaj pewnie też będę musiał ich trochę poniszczyć. W następnym odcinku weźmiemy się za podłączenie tej kopalni rudy. Oraz zrobimy prosty pociąg, który będzie jechał gdzieś tutaj i wyładowywał żelazo. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!